Dzisiaj są obchody 30. rocznicy Stowarzyszenia Beskidzkie Towarzystwo Oświatowe, złączone z przedsięwzięciem dotyczącym realizacji projektu Węgierskie ślady Józefa Szczotki, słynnego górala z Milówki, współfinansowane przez Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej imienia Wacława Felczaka. I cieszymy się, że mogliśmy tu dziś gościć wielu znamienitych gości, też naszych węgierskich przyjaciół, konsula generalnego Węgier, pana doktora Tibora Gerencsira, dyrektora Węgierskiego Centrum Kultury Instytutu Lista w Warszawie, doktora Gabora Lagziego, a także gwiazdę naszego programu Laposza Julci Band, którzy zagrali nam na żywo wspaniałą węgierską muzykę. Serdecznie im za to dziękujemy. Dziękujemy również panu Jackowi Kotarbi oraz kapeli Tygiel oraz wszystkim, którzy postanowili z nami spędzić ten czas i wspólnie z nami celebrować tą wyjątkową rocznicę. Nagyon örülünk, hogy itt lehetünk ezen a fantasztikus eseményen. Külön öröm az, hogy ez egy 30 éves születésnap, és az, hogy a lengyelek és a magyarok együtt tudnak ünnepelni ilyen időkben is. Én nagyon örülök ennek a lehetőségnek, a zenekarom is, pláne az, hogy nem csak magyarul, de lengyelül is énekelünk még itt az est folyamán. Lengyelországhoz jó magam is kötődök, már volt lehetőségem 10 évvel ezelőtt egy krakkói fesztiválon is fellépni, és 2022-ben, szeptemberben egy V4-es találkozót szervezünk magyar, szlovák és lengyel zenészekkel és néptáncosokkal Krakkóban, szeptember 23 és 25 között a Fonó Budai Zeneház rendezésében, akinek én vagyok a nemzetközi referense, tehát remélem, hogy nagyon sokan fogunk Krakkóban is találkozni, és együtt énekelni, és egymás népdalait és néptáncait tanulni. Przyjechałem dzisiaj do Milówki, żeby z jednej strony upamiętnić pamięć Józefa Szczotki, a z drugiej strony, żeby wspólnie obchodzić jubileusz 30-lecie Beskidzkiego Towarzystwa Oświaty w Milówce. Spędziłem tutaj niezapomniane chwile z naszymi przyjaciółmi z Milówki i zapewniam, że jak będzie następna taka okazja w śladach Józefa Szczotki, bardzo chętnie też przyjadę. Uważam, że to jest była bardzo udana impreza polsko-węgierska. Cieszę się, że mogłem tutaj być. Ja znam, przyznam się, że znam Milówkę, ale tylko jakby tam z widzenia, przejazdem, bo tak naprawdę to jest w pół drogi, dosłownie w pół drogi pomiędzy Warszawą a Budapesztem. I jak powiedziałem w moim takim krótkim wystąpieniu tutaj, że no, tutaj w Milówce, w węgierskiej górce, w tej zakątce Polski czuć i nawet czuć i widać Węgry, więc jesteśmy blisko. Właśnie takie imprezy, gdzie może być spotkanie bezpośrednie, taki powiedział tak face to face, z ludźmi, z muzyką, z kulturą, jest bardzo istotne, żeby właśnie podtrzymać nasze związki, naszą przyjaźń. Dużo ludzi przyszło. Kto chciał, to przyszedł i nie żałował. I pięknie się zgrali muzykanci i ładno z Beskidów i ci, co przyjechali z Węgier, z komitatu Zala, z Julci Laposzą jako śpiewacką i skrzypkiem prymistą. Piękny też gest zrobili Madziary, jak nam zagrali naszą piękną Milówkę Łotasają góry z refrenem najpiękniejszą na świecie jest nasza Milówka. Cieszymy się, że w Milówce mogli pojawić się Węgrzy,
że wspólnie graliśmy, śpiewaliśmy, cieszyliśmy się, bo na wszystko w życiu jest czas, wszystko się liczy. I modlitwa się liczy, i praca się liczy, ale też trzeba wypocząć i trzeba też na to znaleźć czas i po prostu o to dbać. Cieszymy się, że możemy tu dbać również o te relacje polsko-węgierskie, bo przyjaźń polsko-węgierska jest prawdziwa, trwa ponad 1000 lat. Jest wielu ludzi, których łączy ta przyjaźń i ona żyje w tych ludziach i cieszymy się, że możemy również brać w tym udział. Bóg zapłaci.